Cześć, Maciej Sadowski, jestem współwłaścicielem agencji marketingowej Freemindset. W dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać Tobie, w jak bardzo prosty sposób założyć konto biznesowe na TikToku. W tym celu wchodzimy sobie z poziomu przeglądarki na TikToka. Logujemy się do swojego konta. Oczywiście możemy tutaj po nazwie użytkownika, pozwolę się zalogować na swój prywatny profil. Przechodzimy piękną weryfikację. Proszę bardzo. Cyk. I za chwilę zalogujemy się na nasz profil na TikToku. I następnym krokiem, który trzeba wykonać, to wyciszenie filmów, tak żeby się można było w 100% skupić. Natomiast już tak docelowo przechodzimy tutaj w prawym górnym rogu w nasze okienko ustawienia. I tutaj na dole w sekcji konto biznesowe przesuwamy suwakiem i uruchamiamy konto biznesowe. Wybieramy kategorię naszej firmy. Tutaj oczywiście weźmy sobie coś testowego. Może to będzie konto media i rozrywka. Zostań firmą. I w tym momencie otworzyliśmy konto biznesowe, co pozwala nam mierzyć i pokazywać i znajdować pewne inspiracje na TikToku, które pozwolą nam w pewien sposób działać skuteczniej pod kątem reklam. Oczywiście, żeby do takiego konta biznesowego się dostać, jak już go włączyliśmy, to tutaj nam się pojawi okienka Centrum Biznesowe. No i tutaj będziemy sobie mogli w każdym momencie zmierzyć wyświetlenia filmów, liczbę dotarć do widzów, polubień profilu, dostępnych komentarzy, więc te wszystkie podstawowe dane analityczne. Tutaj fajnym elementem jest Kreatywne Centrum Biznesu. I tutaj możemy sobie wyfiltrować, czy pod kątem wyświetleń, czy pod kątem dni, topowe trendy panujące na TikToku, które będą też dla nas oczywiście podpowiedzią pod kątem przygotowywania materiałów, filmów i reklam pod kątem TikToka. I tutaj oczywiście jeszcze zachęcam serdecznie do zarejestrowania działalności, w takim sensie, że możemy sobie tutaj wgrać pełną nazwę firmy, kraj, adres, oczywiście tutaj podstawowe dane związane z numerem NIP. I w ten sposób też w przypadku późniejszym uruchomienia kampanii reklamowych będziemy w stanie otrzymywać faktury na budżet, który będziemy wydawać na reklamy. I w tym momencie tak naprawdę konto biznesowe mamy założone i żeby tym kontem biznesowym już przejść do typowo panelu tworzenia tego typu reklam, no to tutaj mamy ads.tiktok.com i tutaj nam się pojawia panel do logowania do menadżera reklam, tak jak tutaj jest w przypadku czy Facebooka, czy Instagrama. Możemy się tu już też zalogować naszym kontem na TikToku, na który byliśmy już zalogowani. Autoryzujemy. Tutaj oczywiście dostajemy wiadomości potwierdzające połączenie konta biznesowego TikTok z naszym kontem prywatnym, czy już w tym momencie biznesowym. No i tutaj oczywiście mamy do uzupełnienia podstawowe dane. W momencie, kiedy sobie je uzupełnimy, ja może sobie rzucę testowo. E-commerce. Polska, tutaj wszystko się zgadza. Numer telefonu sobie wrzucimy. Ktoś będzie chciał do mnie zadzwonić na konsultację, to zapraszam. Oczywiście adres e-mail. Tutaj sobie wrzucimy nasz adres e-mail prywatny i akceptujemy. Kontynuujemy. Akceptujemy oczywiście wszystkie regulaminy. Kwestia płatności. Oczywiście tutaj możemy też wrzucić ten numer NIP. W momencie, kiedy bym go uzupełnił tutaj, to tutaj już ten komunikat mi się oczywiście by nie pojawił. I po uzupełnieniu danych w tym momencie mamy założoną
konto w menadżerze TikTok Ads Manager. Tutaj oczywiście możemy sobie wybrać opcję, oczywiście tą główną. No i tu już przechodzimy do panelu związanego z publikacją, tworzeniem reklam. Natomiast tym zajmiemy się w kolejnych nagraniach. Mam nadzieję, że w prosty, jasny sposób będę w stanie przekazać Tobie, w jak skuteczny sposób zareklamować swoją firmę na TikToku. To wszystko z mojej strony. Do zobaczenia.